Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku moneta typu talerowego, ale wybita w Rosji i nie jest to taler. Jest to rubel Piotra I, cara Rosji. Dla porównania pokażę Państwu obok monetę saksońską, taler saksoński. Robi wrażenie ten rubel na mnie i robił wrażenie także na ludność rosyjską i europejską w tamtych czasach. Sprawia wrażenie solidnej i pięknej monety. Zobaczcie sobie, jak pięknie wykonany. W tym odcinku opowiem troszeczkę o danej monecie, a także o panowaniu tego cara Piotra I, a także może część informacji będzie o mennictwie za panowania tego cara. Ten rubel został wybity w roku 1720, chociaż nie posiada oznaczenia roku na awersie i na rewersie, ale wkrótce opowiem, po czym poznać, że to jest rocznik 1720. Zostało tutaj także zastosowane takie szyfrowanie roku ACK, które oznacza akurat ten rocznik i każdy rocznik miał swoje oznaczenie w pewnych latach emisji danej monety. Jak już wspomniałem, jest to moneta typu talerowego, czyli waga tej monety katalogowa 28,44 grama, a mojej monety 28,42 grama. Czystego srebra w tej monecie 20,73 gramy. Średnica danej monety katalogowa od 40 do 41 mm. Mojej monety od 40,6 do 40,9, czyli moja moneta w granicach normy, czyli jest monetą oryginalną. Monetę taką wybijano w Kadaszewskim dworze, czyli w mennicy kadaszewskiej, która w tamtych czasach znajdowała się w Moskwie, także czasami nazywana mennica nabrzeżna, czyli mennica wybrzeżna. Różnie to nazywają w literaturze. I tak, Bitken opisał podobną monetę pod numerem 379 i stopień rzadkości R, czyli jest to moneta dość rzadka i pożądana wśród zbieraczy, ale nie jest to dokładnie ta moneta, którą opisał Bitken, jest to nieco inna moneta, bo ma nieopisany wariant napisowy rantu. I ja zaraz Państwu dalej opowiem, o co chodzi z tym rantem. Także na rancie w danych typach monet wybijano i rok wybicia. Zaraz ja to Wam za chwilę Państwu pokażę. A teraz opowiem o wizerunkach i stylistyce danej monety. Na awersie widzimy po pierwsze cara w prawo z narzuconym na zbroję płaszczem i napisem w otoku. Płaszcz ten spięty taką broszką tutaj i nie ma rozetki, bo czasami jeszcze mamy taki wariant z rozetką. Tutaj widzimy takie galędzie jakby na piersiach cara, to arabeski nazywany w Rosji. Jest to bardzo istotny detal. On daje możliwość sklasyfikacji, do jakiego typu portretu należy dana moneta. W ogóle w niektórych źródłach literatury opisano jest już około 20 typów portretów w danym roku cara i około 50 wariacji, kombinacji awers i rewers. Czyli jest to pozycja taka, że można takie pozycje zbierać całe życie. Jest podobnie jak z ortami. Mnóstwo wariantów portretowych, mnóstwo wariantów połączeń awersu i rewersu, mnóstwo blendów napisowych, mnóstwo kombinacji napisowych. Blendów mnóstwo napisowych, dlatego że większość pracowników tego kadaszewskiego dworu było nieczytelnych, niepisemnych i im po prostu dawano wybijać
lub słabo czytelnych i słabo pisemnych. Im dawano na przykład wybić monety, a oni mylili kolejność literek i wybijali często z pomyłkami różne słowa, tak jak to jest w przypadku tej monety na rancie. Napis, jak widzimy, portret cara taki w stylu jakby rzymskim, liście laurowe, wieniec z liści laurowych na głowie cara, napis w otoku z blendem od razu rzuca się w oczy, kto zna język rosyjski, nie car, a Cyryl, zaraz pokażę to miejsce, nie car, a Cyryl, Петр Алексеевич всея Росії. І літерка І якби польська, так? Росії. Люб українська. Не російська, а така як українська. Самодержець. Чилі цар Петр, син Алексея, Wszechrosyjski samodzierżec. Na rewersie mamy godło, które wykorzystuje Rosja i po dziś dzień. Dwuglowy orzeł rosyjski, na głowach orłów dwie malutkie korony, a wyżej duża korona cara. W łapach orzeł trzyma w jednej łapie. Tutaj mamy po lewej stronie, jak patrzeć na monetę, berło, a po prawej stronie dzierżawę, jakby symbol tego, że orzeł trzyma w łapach władzę nad dzierżawą Rosją. Można tak to przetłumaczyć. Sporo widać piórek tego orła, bardzo piękny detal tych piórek. Dość dobrze zachowane te piórka, jak dla danego typu monety. I napis w otoku. Cyrylicą. Moneta nowa. Cena rubl. I zaszyfrowana data. A przypomina literkę C rosyjską i K. Czyli 1720 rok. Ale nie tylko te trzy literki świadczą o roku wybicia tej monety. Także na rancie jest rok napisany. Zaraz ja wam pokażę. Na samym zakończeniu napisu jest rok podany. O, tutaj mamy rok 1700 i 20, 0 tam słabo wybito. Jakby jakieś takie leciutkie niedobicie, czy uderzenie, czy maszyna, która tam wybijała ten napis, słabo wybiła tą cyferkę 0. Napis na rancie brzmi następująco. W ogóle w katalogu jest taki wariant napisowy. Moskowski ukazny, trzy takie ozdoby i dalej kontynuacja napisu. Rubl, monetnego денежного dwora 1720. Czyli moskowski ukazny rubl, monetnego денежного dwora 1720 rok. I co ciekawe, w danym napisie mamy aż 4 blendy w mojej monecie. I jak wiecie, większość kolekcjonerów poszukuje takich perełek, żeby z blendami i nieopisanych monet. I akurat mam taką monetę i wam pokazuję. W słowie moskowski, brak literki miękki znak i na końcu zamiast literki i typowo rosyjskiej
jest literka I typowo polska, tak? I to już taki blend, dwa blendy w jednym słowie. Dalej idziemy w słowie manietnego. Manietnego nie powinno być tej literki miękkiego znaku. Zaraz pokażę Państwu. Od tej literki tutaj nie powinno być. To tak jakby blond, w ogóle nie opisany w żadnych katalogach, przynajmniej mi znanych. Manietnego, a powinno być manietnego. To drugi błąd. I w słowie pieniężnego, pieniężnego, brak miękkiego znaku między słowem, między literką Ż, Ż, a N. Zaraz pokażę, w którym miejscu. Tu. Денежного między Ж а Н повинен быть м'який знак, такий, як там показувало панство, а тутай брак того знаку. Чили раз, два, три, чотири бленди написові в тій монеті. В огуля те всі бленди спотикані в індех, в інших рочниках і комбінаціях, тільки що нема такого бленду в огуля спомняного ані в 21-му, ані в 19-му року, щоб в слові манетного був знак м'янки. Зараз. Манетного. Такого бленду не спотикали в жодним з ручників, які граничать з ручником 1720. Ani w 19, ani w 21. Jest to duża rzadkość, poszukiwana z pewnością wśród kolekcjonerów. Tak, licytacje idą, muszę już iść. Wszystkim dziękuję za obejrzenie danego odcinku. Kto jeszcze nie zasubskrybował, zapraszam do subskrypcji. Z pewnością pokażę Wam jeszcze sporo pięknych monet. I opowiem o historii tych monet, a także o mennicy w tamtych czasach. Do zobaczenia w następnych odcinkach na Skarbcu Króla.